Cześć, witam Cię ponownie. Bardzo się cieszę, że mogę teraz zrobić coś dla Ciebie. Tak więc temat dzisiejszego filmiku będzie troszeczkę dla mnie trudny, trochę traumatyczny. Opowiem Ci, jak wyglądała moja hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym w Szczecinie. Trafiłam tam z wagą 30 kg, później spadła ona do 29. Było to bardzo dla mnie ciężkie przeżycie, dlatego jeśli będę w pewnych momentach się zawieszała, bądź nie wiem, bądź będzie po prostu ten filmik inny niż zwykle, to bardzo Cię przepraszam i oczywiście jeśli masz pytania, możesz je zostawić w komentarzu. Odpowiem nawet na te najbardziej tajemnicze, najbardziej głębokie i najbardziej osobiste. Okej, tak więc jak to się stało, że trafiłam na oddział psychiatryczny? No było to tak, że coraz bardziej chudłam i w końcu moja mama zaprowadziła mnie do lekarza rodzinnego. No tam lekarz dała mi pierwszy taki sygnał alarmowy, że jeśli nie przytyję, to trafię na ten oddział. Później przypadkowo zostałam zważona w innym szpitalu, gdzie pojechałam ze względu na zbadanie swoich nerek i okazało się, że ważę coraz mniej. Tam moja mama powiedziała mi ostatnio dopiero, lekarz, który był młody, po prostu zaczynał swoją karierę, powiedział jej, że pisze właśnie pracę o anoreksji na przedmiot psychiatrii i że widzi u mnie wszystkie objawy i że jak najprędzej powinna mnie zawieźć do szpitala, bo w końcu może stracić córkę. Tak więc moja mama załatwiła jak najszybciej wpis do poradni, nie wpis, tylko skierowanie do poradni i do szpitala psychiatrycznego oraz zrobiła to bez mojej wiedzy. No i ja sobie pewnego dnia siedziałam w domku, byłam chyba na zwolnieniu, bo po prostu nie miałam już siły na nic. Siedziałam sobie w domu i mama zadzwoniła do mnie, żebym spakowała trochę swoich rzeczy, bo pojadę na badania jakieś tam do szpitala, tylko na tydzień, ewentualnie, może mnie nie zostawią. No tak, nie wiedziałam, o co chodzi. Ale coś mi zaświtało w głowie, że może to właśnie być ten oddział psychiatryczny, którego tak bardzo się bałam. Gdyż no, okej, może i odchudzałam się, ale oddział psychiatryczny było to coś, co do tej pory wzbudza we mnie lęk. Okej. O tym później Wam trochę opowiem. I zaczęłam sobie czytać. Zaczęłam czytać w panice, byłam w takim szoku, byłam w amoku, w panice. Zaczęłam czytać, jak są traktowane anorektyczki na oddziałach psychiatrycznych. Przeczytałam różne fora w stylu, że Jezu, dziewczyno, uciekaj, gdzie możesz, tam jest odbieranie wolności, będą w Ciebie wpychać masę jedzenia, nikt nie będzie Cię rozumiał, będziesz bita przez innych pacjentów. Po prostu byłam przerażona. Tak więc od razu mimowolnie pobiegłam, bo biegłam sobie po kebaba, tak? Dzisiaj nie jem mięsa, ale wtedy jadłam i pobiegłam po kebaba, po jakieś krówki, zjadłam wszystko, co było na stole i po prostu nie mogłam się ruszać. Bo przecież stwierdziłam, że anorektyczka nie je kebaba, więc na pewno mnie nie wsadzą, jak im powiem, pokażę im słodko po tym, że zjadłam, zobaczą, że mam pełny brzuch. No i tak mama moja wróciła z pracy, ja tam oczywiście byłam spakowana, powiedziałam jej, że mamo, zjadłam kebaba, zjadłam tutaj, zobacz. Jednak to nie podziałało. W zasadzie to dobrze, bo inaczej to by mogło mi już tu nie być, gdyby wtedy nie zareagowała. No i zawiozła mnie na oddział. Tam przy przyjmowaniu od razu się popłakałam, gdyż lekarka wspomniała o moim ojczymie, który zmarł, gdy miałam... Zmarł dokładnie w tym roku, kilka miesięcy wcześniej, a ja byłam bardzo związana z nim emocjonalnie. I zrobiła wstępny wywiad. Zapytała się mojej mamy o parę różnych faktów. Nie pamiętam dokładnie zbyt dużo z tej wizyty, bo byłam przerażona. Pytała się między innymi o to, czy zanim sprawdzę,
zanim zjem cokolwiek, to czy sprawdzam dokładnie ile zawartość kaloryczną tego produktu, czy reaguję płaczem lub furią na każdą próbę wciśnięcia we mnie jedzenia. No i parę innych rzeczy, których naprawdę nie pamiętam, chciałabym Ci powiedzieć, jeśli mi się przypomni, napiszę to w następnym wpisie. Okej. No i w końcu przyszedł moment, gdzie... Bo miałam jechać wtedy na wycieczkę szkolną po kilku dniach. Moja mama się zapytała przy przyjmowaniu o to. I pamiętam ten moment, gdy zapytała się, czy jest szansa, żebym pojechała na tą wycieczkę, gdyż tak bardzo się cieszyłam. Lekarka powiedziała, że absolutnie, że 2 tygodnie to za mało. Nawet na żadną przepustkę nie wyjdę. I dała mojej mamie jakiś papier do podpisania. Pamiętam ten moment, że spojrzałam się na nią i zapłakana kiwałam głową, że nie, żeby tego nie robiła. Byłam po prostu w amoku. Ona się tylko na mnie spojrzała i podpisała to. Po chwili zostałam wprowadzona na górę. Znaczy wprowadzona, no. Nie wyrywałam się, tak? Po prostu. Tylko to, że miałam głęboką depresję i nie chciałam jeść, a nie byłam żadną wariatką, nie miałam żadnej furii czy coś takiego. Normalnie można było się ze mną kontaktować, także spokojnie. Nie wyjdę zaraz z ekranu i nie zabijecie. No i tak, no i wprowadziła mnie tam. No i pierwsze co było, to ogromny szok. Odebrała mnie jedna pielęgniarka, kazała mi wypakować wszystkie moje rzeczy, przeszukała mi wszystko dokładnie, zabrała mi telefon, zabrała mi nożyczki do paznokci, jakiś pilniczek, gumki do włosów i inne przedmioty, które potencjalnie mogłyby przysłużyć się do tego, aby zadać krzywdę sobie lub komuś. Okej, więc zabrała mi wszystko, zabrała mi też jedzenie, które tam miałam w torbie, gdyż stwierdziła, że ja nie mogę tego mieć, że to należy do kuchni i no po prostu nie mogłam mieć nic jedzenia przy sobie. Okej, co tam później? Później miałam pierwszy wieczór na tym oddziale. Po prostu cały czas płakałam, gdyż był to dla mnie szok. Trafiłam na oddział dla dzieci. Był to podzielony na dwa sektory, dla dzieci i dla młodzieży. Byliśmy oddzieleni od młodzieży, a ja już tak naprawdę no czułam... Zaraz miałam iść do gimnazjum. Zabrakło mi 2 miesiące do tego, aby pójść po prostu do... Aby zostać zakwalifikowaną na ten oddział dla młodzieży. Więc byłam zdruzgotana, gdyż byłam w pokoju z jakimiś 8-10-letnimi dziećmi. A w tym wieku, no to akurat jeśli masz 13 lat, a jedne z dzieci 8, to jest spora różnica, gdyż nie masz nikogo, kto by cię tam mógł wspierać w jakiś sposób lub zrozumieć. Bałam się tych dzieci, bo były to takie postaci, które wpadały w furię i po prostu, nie wiem, no było to coś, co wyobrażałam sobie na filmach, tak? Jeśli się mówi o szpitalu bez klamek, to tak, faktycznie tam też nie było klamek, miały je na przykład pielęgniarki w kieszeniach. No to bardzo się bałam. Nie widziałam, po prostu byłam nieufna. No i co, wracając do pierwszego wieczoru. Pierwszy wieczór był taki, że zjadłam najpierw kolację. Było to pół kromki chleba, więc okej, wtedy już jadłam w miarę więcej przed przyjściem na oddział przez jakieś kilka tygodni, bo no myślałam, że może jakoś z tego uniknę, tak? I pół kromki chleba to nie było wcale dla mnie dużo, więc jadłam to od razu. Pielęgniarki jakoś coś zaczęły być podejrzane, bo nawet nie przypilnowały, czy to zjadłam i zaczęły podejrzewać, że oddałam to komuś. Okej, później miałam iść leżeć na pół godziny, tak? Standardowa leżanka, zawiązywanie tłuszczyku, różnie się to nazywa. No i co? Po godzinie przyszła pora na kąpiel, bo jest to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu. Przyszła pora na kąpiel. Na moim sektorze było około 10-12 dzieci.
pielęgniarka kazała mi wejść z nim do jednej wanny i zaczęła nas pługać wszystkich prysznicem. Wszyscy się tam przepychali, po prostu były tam dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i czułam się okropnie, więc cały wieczór przepłakałam. Pamiętam to jak dzisiaj. A nie można było dopchać się do zlewu, gdyż wszystkie dzieci naraz chciały wejść do tego zlewu, umyć te zęby. Po prostu było to coś dla mnie bardzo traumatycznego. Spojrzę tylko, o czym jeszcze miałam mówić. Okej. To o pierwszym dniu i o przyjęciu tak w miarę ci już opowiedziałam. Dobra, to teraz opowiem ci troszeczkę o tym, jakie uczucia mi towarzyszyły tam przez cały pobyt. Okej, byłam sfrustrowana, wystraszona. Czułam się cały czas poniewierana przez personel, przez inne dzieci. Gdyż dochodziło nawet do tego, że jakieś dziecko z innymi zaburzeniami wpadło w furię i zaczęło rzucać mnie klockami w twarz. Niejednokrotnie zdarzało się to, że byłam klepana w pupę czy dotykana w różne inne miejsca przez dzieci, które po prostu nie rozumiały, co robią lub nie wiem, po prostu była to dla nich zabawa, tak? Byli to chłopcy w wieku 10 lat i nie byłam jedyną osobą. Raz, no nie wytrzymałam i przyłożyłam jednemu chłopcu w twarz przy nauczycielce, gdyż ona w ogóle w żaden sposób na to nie reagowała, przy czym zostałam jeszcze za to... No, dostałam za to spory okrzan. I musiałam za to przepraszać i w ogóle żałować za swoje grzechy. Dzień był uzależniony od tego, kto miał tak jakby dyżur, jaka pielęgniarka sprawowała dyżur. Czasami byłam wrzucana do jednego worka z anorektyczkami. Czasami byłam wrzucana do jednego worka i traktowana tak samo jak inne dzieci, które miały furię bądź inne schorzenia. A czasami były wyrozumiałe pielęgniarki, które rozumiały po prostu tę chorobę i wiedziały, że zachowuję się normalnie, tylko że mam problem z jedzeniem i z głęboką depresją. Tak, no to w sumie to tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku opowiem ci trochę o tym, jak wygląda dzień w szpitalu psychiatrycznym. No i odpowiem z chęcią na twoje pytania. Także zapraszam do komentarzy i dziękuję ci za to, że poświęciłeś mi swój czas. Pa, pa! Miłego dnia! Hej!